Witam. Pełnia. Ta pełnia jest wyjątkowo dziwna. Dlatego też ją poprowadziłem w ten sposób, że podałem przypuśćmy planety i obrócenie. Bo wiem, że tutaj jedna osoba napisała, że nie wszystko rozumie. Po pierwsze, ja mówię na wielu poziomach w tym momencie, dlatego że tak, są tu ludzie, którzy mnie oglądają, moi koledzy. Moi koledzy nie zawsze wiedzą, jak to wygląda. To, tatku, każdy z nas ma inne spojrzenie. To obrócenie kosmogramem, to nazwijmy to, że Księżyc przyjął rolę koziorożca, czyli krótko mówiąc, tam gdzie miejsce jest Saturna, czyli jedno z ważniejszych, najważniejszych miejsc w kosmogramie. Oczywiście, że można by się sprzeczać, że ascendent. Gdybym brał na ascendent, zupełnie inaczej by to wyglądało, co też powinno się zrobić. Ale wtedy ten film by stał się wielkim wykładem, bo by to trwało, nie przypuśćmy te 15 czy 20 minut, a gdzieś około 6-7 godzin. Bo teraz z punktu widzenia Księżyca, z punktu widzenia Raka, z punktu widzenia Księżyc na, obojętnie na którą z osi, czyli ascendent, descendent, medium celi, immum celi, bo przecież immum celi jest jego jakby punktem najważniejszym, bo przecież on tam się znajduje. I to wszystko buduje dopiero wtedy scenariusz. Ja pokazuję tutaj co pewien czas zupełnie inne metody. Dlaczego? Dlatego, że te metody nie zawsze można pokazać, bo planety nie chcą, albo planety też nie mogą. Teraz mamy bliźnięta, to bliźnięta więcej mogą poopowiadać i tak zwane w cudzysłowie banialuki. Dla niektórych, kiedy czegoś się nie rozumie, nie pojmuje się pewnych zasad, to wtedy dla kogoś jest, ale on to bredzi. Ale jeżeli ktoś przyłoży się do tego działania, no to wtedy od razu szał. Tak też można. Ja tam często się pomyliłem, dlatego w tym filmiku ja to powycinałem oczywiście, ale patrząc się pod światło, ja widzę, gdzie są planety. Także jak tutaj pokazuję, to ja, ponieważ studio jest bardzo jasno, to wtedy jest zupełnie inna wizja tego wszystkiego, tego, co omawiamy. I jest jeszcze taka metoda, której ja nie preferuję, czyli cofanie się do tyłu. Czyli cały czas idziemy do tyłu w kosmogramie. Co właściwie astrolodzy zawsze idziemy do przodu, czyli zawsze jest baran, byk i potem bliźnięta i po kolei. Ale można iść też w drugą stronę, czyli tą historię typu ryby, wodnik. I cofamy się i wtedy w tej historii jest zupełnie inaczej. Ja muszę chwileczkę przestać, bo osoby wyprzedziłem i tam słychać te osoby. Podejrzewam, że damski głos przebija wszystkie głosy męskie. Także tutaj trzeba przyznać, a ja też, no to jest prawda, że to siedzenie w domu też zrobiło ten efekt braku kondycji. A jeszcze tam te moje dolegliwości typu wysiłkowego też zaczynają dochodzić do tej królewskiej strony. Dlatego też, krótko mówiąc, trzeba się oszczędzać. O, nareszcie coś ładnego tutaj widzę. Zaraz pokażę. No i fantastycznie. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko żebym nie wszedł w te pokrzywy. Bo tutaj idę sobie. O, właśnie teraz. Proszę zobaczyć. Królestwo
zapachu też. To trzeba przyznać, że to jest coś fantastycznego. No i oczywiście trzeba zrobić tak zwane o! I na tle fantastyczne. Prawie, że szermiercza postawa i wtedy można z kwiatkami tutaj walczyć. Z zapachem oczywiście. Zapach nieomalże, jeżeli ktoś jest uczulony na ten rodzaj, no to tutaj ma problem. O uczuleniach też tutaj i w Owsetce jest o uczuleniach. Jest taka książeczka wydana przez pana doktora. Nie chcę tutaj wymienić nazwisko, bo mogę zmienić. Pana profesora, przepraszam. I pod wpływem astrologii oczywiście. I to jest właściwie pierwsze wydanie w Polsce. Nie wiem, czy w chyba tak, jednak chyba tak. Przez nie astrologa, który zainteresował się astrologią i pokazał ją, że to działa. Że to działa właśnie w uczuleniach. Czyli w tych momentach, kiedy coś wąchamy i nagle albo patrzymy, albo zawijmy, albo tam jeszcze coś, bo tego jest mnóstwo. Zresztą, no cóż, w dzisiejszych czasach astma jest zupełnie normalnością. Ja kiedyś, znaczy nie kiedyś, tylko jeszcze w szkole mojej podstawowej, mój kolega, którego bardzo lubiłem, Jacek, miał astmę. I pamiętam, kiedy od czasu do czasu musiałem z nim poczekać, bo on, jego to dusiło. I jak rozpoczynaliśmy palić papierosy, to były takie astmatyczne papierosy i on sobie od czasu do czasu popalał. Nie wiem, czy to mu pomagało, czy nie pomagało, ale reszta chłopaków troszeczkę mu zazdrościła, no bo tutaj jak się, a on sobie tak odważnie tego papieroska jakże astmatycznego. Nie wiem, czy one są jeszcze dzisiaj, ale takie kiedyś były. I to taka ciekawostka, powiedzmy, że astroprzestrzenna. Właśnie się tak patrzę tutaj i zaraz pokażę coś, co jest niesamowite. To jest drzewo, tutaj drzewo, które ma takie jakby strąki, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ma takie jakby strąki, a i co najważniejsze jest takie, jeszcze jakby dopiero rozpoczynało, no i tutaj przepiękny kasztan. Ojej, jaki on jest piękny. Muszę zobaczyć. To jest majestatyczny kasztan. Fantazja. To jest to, co lubię. Właśnie uwielbiam parki pod tym względem, że w parku można dużo rzeczy znaleźć. A to jest tutaj w tym parku nawet proszę zwrócić uwagę. Ma takie jakby strąki, a i co najważniejsze jest takie jeszcze jakby dopiero rozpoczynało. No i tutaj przepiękny kasztan. Ojej, jaki on jest piękny. Muszę zobaczyć. To jest majestatyczny kasztan. Fantazja. To jest to, co lubię. Właśnie uwielbiam parki pod tym względem, że w parku można dużo rzeczy znaleźć. A to jest tutaj w tym parku nawet proszę zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że jest to jest albo wiśnia, albo czereśnia. Ja już tak dobrze się nie znam, ale już jest taka lekka staruszka, to znaczy poważnie staruszka, bo jest dosyć duża. No i jeszcze inne drzewka są. I to najważniejsze jest, że to funkcjonuje wszystko. Ja bardzo lubię te parki, gdzie są drzewa owocowe. Kiedyś w dawnych czasach Niemcy obsadzali
wzdłuż dróg i była na przykład wiśniowa, akacjowa, śliwkowa, czy tam jeszcze jakaś inna, czy gruszkowa, czy jabłkowa, cała autostrada. I wtedy jak się jechało, to można było skonsumować jabłuszko. W dzisiejszych czasach przy tych samochodzikach i przy tych dziwnych rzeczach, które poruszają się, no może wróci to. Ponieważ jeżeli będą samochody na inne paliwo jak benzyna, która nam szkodzi, ale podejrzewam, że zaraz coś wymyślą po to, żeby nam dobrze zaszkodziło. No dzisiaj to już w ogóle nam szkodzi właściwie wszystko, co jest dookoła. Poprzez to, że mnie widzicie, to też szkodzi, bo to jest tam coś na literę G i tam jeszcze jakiś numer jest. Albo na przykład chociażby te wszystkie takie sposoby, rozpocznijmy od działań stricte. Ja obróciłem się, ale to dlatego, że tam są osoby, które idą, a chcę tutaj powiedzieć, ale coś weszło w kadr. Fantazja, no nie? Proszę. I to dwa. O, wpadłem w liście. Ale to jest fantastyczne. Te kasztany są... To nie są kasztanowce. Bo kasztanowce to jest co innego. Tutaj dzieci na rowerkach. No w ogóle to jest szum, bum i... Właściwie można by tak troszeczkę powiedzieć, nie umiem jeszcze sterować tym wszystkim, ale tutaj się robi tak dosyć wesoło. Zresztą piękna pogoda dzisiaj jest. Ja bardzo lubię takie wędrówki po krzakach i w takich tutaj dziwnych sytuacjach, jak ja to nazywam. Ja troszeczkę pociągnę sobie to ramię. No i tym ramieniem mogę tutaj sobie wchodzić i odświeżać swoje powietrze. Oczywiście tutaj z tyłu jeżdżą samochody i tak nie za bardzo mogę odświeżać swoje wiosenne płuca, bo to wiosna, właściwie to już właściwie można by było powiedzieć, że lato, bo to chociaż trudno powiedzieć, co to jest, bo klimat się ociepla, a tutaj właściwie ten klimat taki jest troszeczkę dziwny. Ja zresztą muszę zrobić taką pogodynkę astrologiczną. Nawet została książka, właściwie książeczka taka w Polskim Towarzystwie Astrologicznym na temat pogody. Ja ją akurat posiadam i może ją nawet skomentuję, ale jeszcze zająć się pogodą, jeszcze zająć się tymi rzeczami, a to trzeba by pośledzić troszeczkę. Ja najbardziej lubię to, co tutaj informuję, po Trzech Królach, po Wigilii, tam jeszcze kilka razy jest, ile to razy tam się wdepnie w ten dzień i każdy dzień reprezentuje tam jakiś tam miesiąc. Oczywiście po kolei, jak to w astrologii też jest po kolei. Ale ja odszedłem od tematu i uciekłem w tematy zupełnie inne, ale specjalnie. Po to, żeby pokazać, jak działa astrologia. Więc czy można do tyłu? Oczywiście, że można do tyłu. Z tym, że do tyłu jest taka sytuacja, że pierwszy raz spotkałem się, to był Anglik, który mieszka w Norwegii. I on opowiadał, że on królowi Norwegii przepowiedział tam jakieś sytuacje, królowi Szwecji jako astrolog, nawet tam pisał czy korespondował, opowiadał o tym dużo. Ja patrzyłem się troszeczkę dlaczego, dlatego że to ta metoda była taka dołująca, której nie znoszę momentu, kiedy astrologia w ogóle składa się z samych dolegliwości, powiedzmy, samych historii, które są właściwie tragiczne.
Baran jest tragiczny, no bo się dziecko rodzi, tak? Wrzask i to. Czy ono jest potrzebne, czy jest niepotrzebne? No to zależy od sytuacji. Przede wszystkim, czy ma rodziców, czy tylko ma rodzica jednego, bo jeden rodzic gdzieś tam uciekł. Potem następnie dojrzewanie tego, co jest bykiem. Nabieranie masy, trzeba nauczyć się chodzić, trzeba być, no to jest ten okres byka. Potem trzeba nauczyć się gadać, to jest ten bliźniak. Potem jest rak, czy trzeba poznać teren, przestrzeń, a gdzie jest ta szafka, żebym się mógł oprzeć i nie wywalić. No i potem tam jeszcze jest lew, a to ja będę teraz rządził tutaj. Będę ustawiał mamę i tatę. Tata jest od zarabiania, mama jest garkotłuk, czyli mama jest do tego, do gotowania i do przynoszenia tej jeszcze, a tata do bujania i wyrywania mu włosów, nie tylko z brody. To zależy, jak tata jest owłosiony. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, zarośnięty, można by było, tak było ładniej. I potem mamy, na przykład po tym lwie, mamy pannę. Tu się zaczyna problem, bo trzeba się zastanowić, trzeba być rozsądnym, ale także trzeba być takim, co to, no, jak już powie, to powie. Więc taki młody, elokwentny ten przychodzi do stołu i mówi: kochani, od dzisiaj to ja tu rządzę, a wy się możecie tylko zastanowić, co będziecie robić i co będziecie jeść. Bo ja chcę dzisiaj zupkę czerwoną z łóżkami. No i mama oczywiście przygotowuje, bo dziecko jest niejadek, a właściwie jest niedożywione, chudziutkie, takie grubiutkie, szpaluszki ledwo wchodzą w rękawiczki, ale nieważne, dziecko jest zawsze chude, zawsze drobne, mimo że waży już prawie tonę 200, bo 10 metrów przenieść takiego bobaska to jest już problem. No i przychodzi do wagi, a w wadze to on zaczyna kombinować. No nie, że jestem ładny. Jestem najpiękniejszy, najładniejszy. Kto jest jeszcze ładny, najpiękniejszy? No i la 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 la. I taki smarkacz uważa, że on jest tutaj pierwszy w toalecie życia i będzie nam tu robił popelinę albo papier toaletowy. No i tak się zaczyna, potem do skorpiona dochodzi, ale potem tam wszystko i można tak dookoła. Ja zresztą kiedyś, nie to, że zrobię kabaret, bo kabaret to życie jest kabaretem, to trzeba przyznać. I to najwyższym właśnie taki jechał kozak i udawał, że jest najważniejszy, bo jego tutaj i tylko to. O, widzicie, jak to się trzęsie? Ja nie wiem, czy widzicie, jak to tak ta kamera rusza, bo ja tutaj poruszam tą kamerą, tym gimbalem. Tak pięknie się to nazywa, gimbal. No jakie tutaj cacka są. O, no, popatrzcie. Już tak troszeczkę przekwitają, ale są przepiękne. No cóż tu ukrywać, bzy. I tak to wygląda. Także życie się składa z pełni wrażeń. Ten pies mnie denerwuje. Ja rozumiem, że pan go nie rozumie i on musi wytwarzać dźwięki. Ja lubię psy, które raz tylko szczekają, a nie tak cały czas chwilą. To są zresztą bardzo ładne pieski. To szedł ten owczarek szetlandzki, ten na owieczki i jeszcze idzie tam ten większy. To coli jest chyba. Zostawmy to. Wracając do tego tyłu i właśnie idąc do tyłu, mamy zawsze w charakterze
problem. Dlaczego? Dlatego, że dla Słońca problemem jest Księżyc. Słońce jest lwem, a Księżyc jest rakiem. Czy nie jest, tylko stacjonuje. W tym się najlepiej czuje. Teraz dla Marsa takim punktem niebezpiecznym jest Neptun, dlatego że on się znajduje z tyłu. Czyli dla każdej planety, planeta, która jest z tyłu, w archetypie, czyli w tym, czego uczymy, co nazywamy, jest ona jakby w tej pozycji, nazwijmy to, archetypowej, czyli nic się nie stanie, ale ta sytuacja jest tym, co jest zapisane już w kosmogramie. Kiedy planeta się zaczyna poruszać i ona jest przypuśćmy, Neptun jest nie w rybach, a w wodniku. Czyli on dąży do swojego miejsca, czyli jest w tym najbardziej wywrotowym miejscu. I wszystkie planety, które są jakby o jeden stopień, o jeden znak zodiaku do tyłu, wtedy przybiera to bardzo dziwne znaczenie. I to znaczenie jest bardzo charakterystyczne w momencie interpretacji. I ta interpretacja będzie zawsze dążyła do tego działania, nazwijmy to, destrukcyjnego. Bo ryby, które są w gruncie rzeczy tym 12 bardzo charakterystycznym odcinkiem naszego życia, to wówczas to wszystko, co się dzieje, jest w tym momencie, przechodzi jakby w inny stan rozwoju takiego nostalgicznego, ale znowuż z punktu widzenia barana ryby są najbardziej ekspresyjne, ponieważ ta energia, która idzie od ryb i przechodzi do barana, jest zbiorem tego wszystkiego, ale dla Neptuna rybami jest właśnie wodnik. I tutaj, w tym momencie, musimy rozważyć, jak dana planeta, w jakiej odległości jest od swojego miejsca, czyli w jakiej pozycji jest władca w stosunku do swojego miejsca, sektoru, także, bo sektory mają swoje wpływy i bardzo charakterystyczne. I to daje do przemyślenia. Macie na spacerze i w spacerze jakąś charakterystykę, a zaczyna tutaj coś święcić. Chyba tak. Albo plują drzewa, co nazywamy spadzią. No i te upiorne pieski, które przestrzegają. Nie myślałem, że Shelty są, że te owczarki szetlandzkie są tak hałaśliwe. Ale co to zjadło, że to tak pyskuje? To trzymajcie się. Cześć.